i wrócili z powrotem. Co się tej wędrówki? Otarli się o Egipt, spotkali się z naszymi antycznymi kulturami. I drodzy Państwo, pomimo, że spotkali się z kulturami, które używały pisma, Celtowie nigdy pisma nie przyjęli i nie używali. To jest pewien ewenement. Dziwna rzecz. Ich mędrcy, druidzi, byli skarbnicą wiedzy, ale też nigdy niczego nie zapisywali. Całą swoją wiedzę zdobywali, poszerzali, przekazywali uczniom, ale nigdy nie zapisywali. I właśnie w tej tradycji przekazu ustnego ja chciałbym wam przekazać rzecz, którą uważam za cenną uwagę medyczną, już mówiąc naszym współczesnym językiem, która mogłaby się wam przydać w waszym codziennym życiu. A pochodzi od druidów, być może ta uwaga ma kilka tysięcy lat. Drodzy Państwo, druidzi zajmowali się między innymi leczeniem i ponieważ wiem, że wy też przyjeżdżacie w nasze regiony między innymi po to, żeby odpocząć, żeby nabrać zdrowia. Wielu z was przyjeżdża na kurację, na różne zabiegi, żeby to zdrowie sobie poprawić. Dlatego wybrałem taką uwagę z ich tej wiedzy medycznej. No właśnie, musimy zwolnić, bo przed nami taka mała kolejka jedzie, niestety. Ale wracam do tematu. Jest to wszystko o tyle ciekawe, że ktoś mi może zapytać, no dobrze, skoro oni nie pisali, nie zapisywali, to skąd ja to wiem? Tu muszę to wytłumaczyć. Otóż ich wiedza była przekazywana tylko ustnie, ale kiedy doszliśmy już do średniowiecza, to w średniowieczu, kiedy pojawili się kronikarze, kiedy pojawili się piszący zakonnicy, którzy całe życie spędzali tylko nad kartkami papieru i zapisywali wszystko, co się tylko dało, to zaczęto także spisywać właśnie tą wiedzę druidów, która przetrwała w podaniach ustnych. I dzisiaj na terenie Irlandii, Wielkiej Brytanii jest sporo towarzystw historycznych, które pielęgnują, zbierają co się tylko da, żeby jak najwięcej o Celtach, druidach dla naszych czasów, dla naszych pokoleń współczesnych przekazać. I właśnie od takich ludzi, którzy niesamowicie dużo wysiłku włożyli to, żeby średniowieczne dokumenty przetłumaczyć, też dokumenty kronikarskie i nam przekazać, właśnie od takich ludzi to wiem. Wracam teraz do tej uwagi druidów z dziedziny medycyny. Otóż druidzi lecząc ludzi zauważyli, że jak człowiek jest w pięknym miejscu, to będąc w zachwycie, w euforii, bo mu się coś bardzo podoba, często mówi, och jak tu pięknie, i zanim to na głos sobie wypowie lub chociażby nawet w myślach, to tuż przed tym pojawia się tak zwany oddech zachwytu. Teraz wyobraźcie sobie, że widzicie coś pięknego, że właśnie taki okrzyk, czy w myślach, czy naprawdę wydajecie z siebie, och jak tu pięknie, i rzeczywiście. Zanim to się powie, człowiek nabiera głęboko powietrza. Zgadza się? I właśnie druidzi zauważyli to parę tysięcy lat temu, że ten oddech zachwytu jest przez nas nieuświadomiony i jest pewnym mechanizmem, który nam natura dała, jak oni to mówili, po to, żebyśmy w miejscach pełnych harmonii, w których my jesteśmy w harmonii z naturą, nabrali energii od natury. To było powiedziane takim prostym językiem, dawnym. To było przekazane nam, współczesnym, po wielokrotnych tłumaczeniach. Ale ten element po dyskusji z naszymi współczesnymi lekarzami ubraliśmy w nasze współczesne słówka, już bliższe medycyny, ale też nie za bardzo naukowe, żeby można było je spokojnie w potocznym języku, w potocznej mowie zrozumieć. I lekarze tak to tłumaczą, że rzeczywiście człowiek jak jest w stanie euforii, w stanie pełnego zachwytu, to rzeczywiście
pojawia się u niego nieuświadomiony odruch, automatyczny odruch głębokiego oddechu. I rzeczywiście jest to bardzo cenna uwaga. Nasi lekarze są zachwyceni, kiedy się im o tym opowiada, dziwiąc się, dlaczego na przykład tego nie poznali na studiach medycznych. Być może dlatego, że nie przynosi to zysku przemysłowi farmaceutycznemu. Jeżeli się człowiek bliżej temu zjawisku przygląda, to trzeba wiedzieć, że zespół reakcji biochemicznych, który biegnie w człowieku, który jest bardzo zróżnicowany zależnie od naszego stanu, jest inny, kiedy jesteśmy w stresie, jest inny, kiedy jesteśmy w zachwycie, w euforii. I właśnie, kiedy jesteśmy w stresie, wiele substancji, które występują w naszych komórkach, które są nam niezbędne, jak na przykład słynna serotonina, wiele takich substancji działa w stresie jak trucizna. Głównie po to, żeby sprężyć organizm, żeby dać mu takiego kopniaka do działania, żeby go pobudzić, ale jak stresu jest za dużo, to tej trucizny jest za dużo i organizm zaczyna się wyniszczać. Ci, którzy mają dużo stresu, wiedzą, że kończy się to kłopotami żołądka albo bólami głowy, migrenami. Jest tych objawów wiele, zależnie od typu fizjologicznego człowieka. Natomiast kiedy człowiek znajduje się w euforii, w zachwycie, to wszystkie złe reakcje biochemiczne w organizmie, nagle ich poziom spada, wycisza się i te efekty trujące naszych składowych, normalnych na co dzień substancji jakby zanikają. I proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że dodatkowo w tym momencie euforii, czyli najsłabiej działających trucizn, czy w ogóle nie działających, w tym momencie my jeszcze robimy głęboki wdech w nieuświadomiony sposób i dotleniamy nasz organizm. Czy możemy dla naszego organizmu zrobić coś lepszego? Wtedy, kiedy on jest najmniej zepsuty stresami, jeszcze go dotleniamy, wzmacniamy, ale tylko wtedy. I to jest bardzo cenne właśnie dlatego, bo jak się dzisiaj patrzy na współczesnych ludzi, to często możemy zobaczyć, że ktoś tam gdzieś usłyszał: sport to zdrowie. No w porządku, zapisuje się do klubu, po stresującej pracy szybko zjada obiad, w biegu leci, bo akurat zegarkiem w ręce patrzy, za chwilę właśnie jest spotkanie klubowe. Biegnie szybko, bo akurat musi biegać, bo takie ma akurat regulaminy klubowe, więc szybko gdzieś tam na plażę, do parku i tak dalej, na bieżnię, na zajęcia sportowe, na siłownię, bo trzeba tej krzepy i tak dalej. Ale nikt nie patrzy na to, że właśnie wtedy, drodzy Państwo, w tym stresie, uprawiając sport, dotleniamy biegnące w nas biochemiczne, szkodliwe reakcje chemiczne. Uwaga druidów zwraca naszą uwagę na coś wręcz przeciwnego. Na to, żeby szukać okazji do zachwytu, bo wtedy my dotleniamy organizm tam, gdzie jesteśmy w euforii, kiedy reakcje stresowe są do minimum wyciszone. I to jest dlatego piękna uwaga, która Wam może dać dużo więcej dla Waszego zdrowia niż niejedna bardzo droga tabletka. Dlatego chciałbym, żebyście tą uwagę sobie zapamiętali i w praktyce, dosłownie w praktyce,